Niedzielna aura pokrzyżowała wiele weekendowych planów. Na szczęście wiatr tym razem oszczędził Suwalszczyznę, choć chwilami jego porywy były naprawdę silne. Znacznie większe problemy wystąpiły na terenie sąsiedniego województwa warmińsko-mazurskiego. Sytuacja pogodowa będzie z dnia na dzień wracać do normy, przewidują synoptycy. Na wtorek zapowiadają znacząco mniejsze porywy wiatru i wzrost temperatury powietrza. Ta od soboty będzie utrzymywać się na przyjemnym poziomie. Sięgać będzie w ciągu dnia około 24 stopni Celsjusza. W nadchodzącą niedzielę będzie nieco wyższa. Termometry mają według prognoz pokazać 26 stopni. Przyszły tydzień to prawdopodobnie chwilowy powrót upałów.